Także siemanero moi drodzy, z tej strony Emil, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie ten słynny napój, który ostatnio podbił internet, czyli połączenie Harnolda, tego słynnego piwa teraz, z jakąś lodoherbatą, w moim przypadku będzie to Lipton. No więc co, przechodzimy do materiału. Ogólnie w piosence jest powiedziane, że się to pije w metalowym kubeczku. No ja niestety w domu nie posiadam metalowego kubka, nie będę specjalnie kupować na jeden film jakiegoś kubka metalowego, bo potem i tak byłby w kącie. No więc wziąłem sobie zwykły taki porcelanowy kubek, sami możecie zobaczyć, niczym nie wyróżniający się spośród innych. Ale w tym oto właśnie kubku spożyjemy i sporządzimy właśnie ten słynny napój. Oczywiście do sporządzenia tej słynnej właśnie mikstury, tego połączenia właśnie piwa z lodoherbatą nie może nam zabraknąć Harnolda oraz lodoherbaty. No w tym przypadku, tak jak mówiłem, jest to Lipton. Mniejszych nie było niestety w żabce, dlatego musiałem wziąć większego. A Harnold typowo w puszce, więc przechodzimy do sporządzania naszego napoju. Pomieszałem Harnolda z lodoherbatą, leżę na molo, a gardło łasko tam poporypianą. Kurwa, brother, prąki z Biedronki, tak brykają zgniłe domki. Lemon pitch, nie jeden chuj, Lipton S, nie jeden chuj. Ciupaga każdej nada nut, Harnolda to prima. Gargo Bóg, ej, ugotował mi prima. Dobra moi drodzy, witam was w innej scenerii. Siadłem sobie wygodnie na swoim gamingowym, zniszczonym już fotelu. Tutaj mamy właśnie mój napój w tym oto kubeczku, czyli połączenie Harnolda z lodoherbatą. No zobaczymy, ludzie mówią z tego co czytałem w komentarzach, że jest to dobre. Czy to smakuje jak Radler? No przekonamy się, generalnie mówię, nigdy tego nie próbowałem. Samego Harnasia kiedyś tam piłem i kiedyś był z tego co wiem dobry, no smakował mi przynajmniej. Ale z tego co słyszałem, to ostatnio się jakoś pogorszył. Tak jeden kolega mi gadał, więc mam nadzieję, że to nie jest prawda. No zobaczymy, no nigdy nie przepadałem generalnie za czymś takim jak właśnie Lipton, jakieś takie lodowe herbaty jak Ice Tea czy coś. Jakoś po prostu mi to nigdy nie podchodziło. No ale może połączenie będzie dobre. Uwaga, próba generalna. Wiecie co? Kurczę, to jest kurde dobre. Szczerze, jakby nie czuć tego piwa praktycznie, bo wydaje mi się, że ta herbata zabija trochę ten smak takiego piwa. No wiadomo, no odczucia są oczywiście, ale nie czuć go tak mocno, nie? Jakbyście pili samego Harnasia bez pomieszania z napojem. Nie no, naprawdę jest spoko. Myślałem, że nie będzie mi to smakować, ale kurde, jest to naprawdę spoko, jest to dobre. Nie, naprawdę fajne połączenie. Jak ktoś mi nie wierzy, że to wypiłem całe, to możecie sobie zobaczyć. Cały kubek wybity, było do 3/4 nalane, także generalnie wam powiem szczerze swoją ocenę, jak oceniam właśnie połączenie Harnolda z lodoherbatą. 8 na 10, naprawdę dobre. Myślę, że mogę sobie częściej wypić właśnie połączenie piwa z jakąś lodoherbatą. Nie musi być to koniecznie Harnasz, ale naprawdę generalnie Gabryle, super pomysł, bo smakuje i jest to nawet lepsze od takiego zwykłego właśnie gorzkiego piwa. Także polecam wam, bo naprawdę spoko, warto spróbować. Ja się przekonałem właśnie na tym odcinku, uwaga. O, no właśnie, oznaka tego, że to wypiłem. Dobra, także wielkie dzięki moi drodzy za obejrzenie. Jeżeli chcecie więcej właśnie jakichś takich testów i na przykład obalamy jakieś mity, sprawdzamy czy coś jest dobre i tak dalej, to zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie kanał oraz napiszcie to w komentarzu. Ja was zapraszam na poprzednie materiały oraz możecie odwiedzić mój serwer Discord, link macie w opisie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia.